Okej, widzowie, także przechodzimy do nagrywania odcineczka na YouTube. No i w tym momencie możecie napisać pozdro YouTube, a ludzie na YouTubie mogą zostawić kciuka w górę, mogą zostawić suba z dzwonem i napisać komentarz, co sądzą o tym, co się wczoraj wydarzyło. A co się wydarzyło? Pierwszy gracz na świecie, Shakes & Fidget, zamknął wszystkie lochy. Dokładnie wszystkie lochy, również ten od 600 levela, tak? Tą grotę potworów, czy jak to się tam nazywa. Wczoraj udało mu się to domknąć. No i mamy to, mamy to. Możecie w ogóle napisać w komentarzu, jaką nagrodę byście dali dla niego. Dlatego, że już widziałem, może jakiś spersonalizowany awatar, może jakąś koronkę tutaj na awatar, albo coś takiego. W każdym razie, no na pewno na jakąś nagrodę zasługuje. No bo to, czego dokonał, jest niesamowite. No i teraz tak, zanim wam pokażę screena, no to mamy serwer 11 połączony. Na tym serwerze gra Nachteule. Niestety w tym momencie obowiązuje taktyka na farmienie golda. Co to oznacza? Oznacza to to, że no tutaj jak widzicie Nachteule nie ma w ogóle swoich normalnych itemków, tylko ma jakieś tam słabe, założone pierwsze lepsze i on się po prostu zbija w tym rankingu i potem atakuje innych ludzi, żeby farmić z nich golda, więc no niestety teraz zazwyczaj właśnie takie topowe postacie no robią coś takiego, zazwyczaj nie mają normalnych itemów ubranych, no i zazwyczaj są jakoś tam niżej w rankingu, jak sami widzicie. Natomiast no oczywiście Nachteule wszystkie itemki ulepszone razy 20, wszystkie gemy jakieś tam po 2200, po 2300, legendarne, więc no tutaj jakby wiadomo. Klaserka 99%, dlatego że doszły te nowe itemki z euro, których jeszcze nie można zdobyć, więc nikt tych 100% klasera nie ma. No i dobrze, pokażę wam przede wszystkim screena. Screen w tym momencie leci cyk. No i zobaczcie, mamy to. Mamy to, ostatni przeciwnik w tej grocie potworów. Nie wiem, jak on się dokładnie nazywa, szczerze mówiąc, po polsku. W każdym razie, no bo tutaj jest niemiecki, tak? Bo Nachteule to jest gracz niemiecki. No i on go pokonał. I to było, jak się nie mylę, chyba wczoraj. Żeby was tutaj jeszcze nie skłamać, dokładnie, wczoraj o godzinie 12:55 możecie sobie przeanalizować, co jest bardzo dziwne. Bardzo dziwne jest to, że jak zwrócicie uwagę na statystyki Nachteule, no to on gra oczywiście magusiem, no i pokonał go mając 480,5 tysiąca inteligencji i 338 prawie 1000 HP. No i oczywiście zgaduję, że miał wtedy założone normalne EQ. A zwróćcie uwagę teraz, teraz Nachteule ma tej inteligencji o wiele więcej, HP ma o wiele mniej. Nie wiem, z czego to wynika, nie wiem, nie mam pojęcia. Może miał założone po prostu podki pod jakby, no wiadomo, inteligencja, zręczność i w sumie to by miało sens. Chociaż nie wiem, bardzo miał podkę na zręczność, żeby łatwiej go zabić. No dobra, miał podkę na zręczność, powiedzmy, zamiast HP, no ale tej inteligencji też miał o wiele mniej, no nie? Tej inteligencji też miał o wiele mniej, tak, tak, już wam pokazuję screena. Teraz mamy normalny komplet potek. Jest HP, jest nieśmiertelka i jest inteligencja. Zręczność, HP i nieśmiertelka. Bez inty miał. Myślisz, że tak zrobił? W sumie ciekawe. Jeżeli taka taktyka, zapytałem Nachteule. Jeżeli mi odpowie, to pewnie dogram później. W każdym razie, no jak widzicie na screenie, te statystyki zupełnie inne. I z takimi statystykami pokonał 10. przeciwnika w tej grocie potworów, nie? I był to ostatni loch, ten loch w ogóle w strefie mroku można odblokować od 600 levela. On go pokonał na 707 całego. No i tak jak mówię, zrobił to jako pierwszy gracz na świecie, także jest to naprawdę godne podziwu. Zwróćmy sobie uwagę jeszcze na statystyki. Tutaj jeżeli chodzi o boczki, to ma po 3200, 3500. Potwór z berlińskiej sceny, okej, tak się nazywa 10. przeciwnik w tym lochu, dziękuję Municzku. Inteligencji mamy prawie 300 tysięcy w podstawie. Prawie 300 tysięcy inteligencji w podstawie. Także też bardzo, ale to bardzo dużo. No i tutaj HP mamy, no zobaczcie, on w ogóle jako mag idzie dwa razy więcej około inty od HP. Inty mamy 300 koła niecałe, no a HP mamy niecałe 150 koła, więc w sumie idzie tak jak ja na magusiu. Wzoruje się na najlepszych. Oczywiście mówię tutaj, że ja wzoruję się na nim, a nie na odwrót, żebyście nie myśleli. No i szczęście mamy 3 koła, tak to wszystko wygląda. W opisie nic nie mamy niestety, szkoda, że nie ma tego EQ założonego. No ale teraz, mówię, złapać tych topowych graczy z założonym EQ jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Imo pota na z rękę to waste, bo boostuje tylko Kunegunda, a tak to boostuje siebie i maga. No właśnie, też mi się wydaje, że jeżeli nie miał potki na intę, to jest to dziwne z jego strony. Jest to bardzo dziwne z jego strony. Tu macie ekskluzyw content jednak na YouTube'a również. Nowy piesio. Nowy piesio się pojawił w rodzince. Nazywa się Fidget. Pokczam. Pokaż się dla widzów z YouTube'a.
i pomacha im. On jest teraz w szale zabawowym, więc jest niespokojny bardzo. No i tyle. I tyle tak naprawdę. Także bardzo fajne osiągnięcie. Pierwszy gracz. Zobaczymy, czy twórcy jakoś go nagrodzą, czy coś mu dadzą. Może jakieś grzybki chociaż, może coś. We will see. We will see. W każdym razie no mówię. Świetny wynik. Świetny wynik. I w ogóle Nachteule, z tego co wiem, tutaj jeszcze wam powiem w ramach ciekawostki, jest to gracz, który tak. Po pierwsze, jako pierwsza osoba na świecie ukończyła Olimp w mroku, czyli tą górę Olimp Loszek. Jako pierwszy pokonał cały Elevator, czyli przeszedł 500 przeciwników w Elevatorze. Generalnie tak, Olimp w mroku pokonał 17 grudnia 2021 roku. Cały Elevator zrobił 4 marca 2022 roku. Pokonał 5 na 10 właśnie w tej grocie potworów. Zrobił to 10 września 2023 roku. No i teraz pokonał właśnie całą tą grotę potworów w mroku. I to zrobił 24 maja 2024. Czyli... No Nachteule tutaj regularnie od paru lat wszystkie te takie najbardziej late game'owe osiągnięcia sobie wbija. Więc bardzo, bardzo no fajnie i ciekawie. Zobaczcie, że on w ogóle gra magiem, nie? Też weźcie pod uwagę, że on gra magiem. Nie jakiś tam zwiadowca, który niby jest najlepszy w lochach, tylko właśnie w maguś. I z tego co widzę, Nachteule mi teraz odpisał. Napisał, że miał inne podki specjalnie pod loch. Zapytam go, jakie podki miał w momencie... W momencie jakby zabicia tego przeciwnika. A, czyli miał nieśmiertelkę, podkę na HP i właśnie zamiast int miał zręczność. Dobrze, czyli zagadka rozwiązana. Zagadka rozwiązana, takie podki miał w momencie ubicia tego lochu, dlatego też miał takie statystyki, jakie widzimy na screenie. Zobaczcie, Nachteule mi wysłał jeszcze jednego screena i pokazał mi, jakie statystyki miała jego Kunegunda. Patrzcie, 592 tysiące z ręki i 329 tysięcy HP. To tak w formie ciekawostki. Jak wyglądał boost statystyk Kunegundy. No i oczywiście warto wspomnieć jeszcze tutaj na koniec, że ten przeciwnik to jest wojownik, tak? Więc no 460 koła siły, 550 koła HP, łącznie 25,5, jeżeli dobrze widzę, miliarda HP. Także no, w sumie ten boost Kunegundy zdecydowanie nie głupi, nie? Jak jeszcze zrobi jakieś tam uniki, czary, to tamto, no to nie ma co się dziwić, że akurat postanowił ją sobie zboostować, nie? Także no, tak to wyglądało.